tutaj mamy teraz właśnie, to było otoczone, podejrzewam, że jakieś składy z amunicją i zobacz, jakie grube mury były, widzisz? Piękne posadzki. Tak, nie, więzienie, to były forty do walki. O, i tutaj oni jeszcze zamurowali, ale to były dziury, z których można było się bronić. I to było wszystko zakryte, tu były dachy dookoła i te dachy całkowicie się zarwały z czasem, jak widać. Powiem po angielsku, those roofs collapsed between the years. And this is the previous probably armor room. To są, podejrzewam, stare jakieś magazyny, tak samo storages, tutaj magazyny różnego rodzaju. O, i tak ten fort wyglądał, idziemy go dalej eksplorować. I tutaj mamy kolejne ściany budynku, tutaj, o, i tutaj podejrzewam był kominek, tutaj palili, tak, to jest stary komin, old chimney. Stary komin, tutaj fireplace, czyli tu był cały ten kominek, tutaj grzarni i tu, to była kuchnia. To była kuchnia, z tego względu, że były dwa kominki w jednym pomieszczeniu. Oczywiście, zostały tylko stare old chimneys remain. To była stara, to był probably, to była kitchen, cała tutaj. Zostały fundamenty, a wejście do tego budynku jest tutaj, z tej strony. No i tutaj były piwnice. Zaraz to zeksplorujemy. Zobaczymy dalej, co tu się działo na tym odcinku. Już, poczekaj. No właśnie, to były te punkty strzelnicze. Tutaj, w tym miejscu. O, to były gun points, tak zwane. Wokół tego wszystkiego. Bardzo niesamowita konstrukcja tutaj z tymi fortami. Nieprawdopodobne, pod każdym względem. O. Cały te forty, kompleks fortów. Nieprawdopodobne. No ale i zdobyliśmy ten punkt.